Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtanar Holos. Słuchajcie, tak się zastanawiałem i stwierdziłem, że w sumie to przydałaby nam się jakaś mapa, więc to będzie trzeba zdobyć. Natomiast przejdźmy sobie jeszcze wokół, bo mam takie dziwne wrażenie, że jest szansa na to, ażeby zdobyć troszeczkę fajnych rzeczy tutaj. Takie mam... O właśnie, widzicie? I o tym właśnie mówiłem, że jest taka szansa, coś czuję, bo tutaj są takie święty wstrząs, lodowa lanca, takie właśnie miejscówki, gdzie jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś coś schował. Tam już raczej nie pójdziemy. Tu widzę, że się mapa nam kończy, delikatnie mówiąc. Może by tam coś na dole? I coś tam leży. Mi się tego wydaje. Wydaje mi się chyba tylko. Ale to by były dobre jajca, co? Jakby twórcy tego moda zrobili taką totalną skarpę i na końcu tej skarpy, gdzieś tam na samym dnie, jakiś taki extra rare item, nie? Jakiś, nie wiem, mieczyk, który ma 200 damage'a przy jednoczesnym, nie wiem, że 10 siły potrzeba czy coś. To by było mega grube. No ale szanse na to, żeby się stamtąd wydostać, byłyby zerowe, wiecie o co chodzi, w sensie prawie zerowe. Tylko dla osób, które by miały jakieś tam teleporty ogarnięte czy coś. I to by było spoko, no ale byłoby też mega trudne, czyli jednocześnie byłoby mega spoko. No ale to takie, wiecie, takie tam życzeniowe myślenie troszeczkę. Co my tu mamy? Rośliny lecznicze, no trzeba troszeczkę, wiecie, trzeba troszeczkę poeksplorować w tym wszystkim. No jednak gramy w RPGa, jakby nie było. Ognisty korzeń, bardzo chętnie. Tu nie ma żadnych mobów, więc jest plus. Chociaż wiecie, bałem się, że pójdę tu i będą jakieś mobki na samym końcu. Te korzenie sobie pozbierajmy. No chyba nic ciekawszego tutaj nie będziemy mieć. Tu jest jakieś w ogóle wejście na górę, tak mi się wydaje, że to jest wejście. Mam takie wrażenie, że jak pójdę tu... O, to nie jest wejście na górę! O kurwa! O kurwa! Co jest? Gdzie ja trafiłem? Lewo, prawo. Złoty naszyjnik, 3 stówy. Złoty talerz, 2 stówy. Złoty puchar, 3,5 stówy. O kurwa! Co to jest? Dobra, drugi otworzymy. Jeść. Prawo, lewo. A tu srebrne, dwa razy srebrny. Kurna, ale to jest mega wolf. Ale jak ja tu w ogóle trafiłem? Jak ja tu w ogóle przyszedłem? Ja myślałem, że na górę się tutaj wbijemy po prostu. I tam coś będzie ciekawego. No nie spodziewałem się tego, że tutaj coś będzie. Myślę, że nikt się tego nie spodziewał, tak szczerze mówiąc. Ale zajebiście. Nie da się tędy przejść? To wygląda jakby się dało. No dobra, ale jakie łowy! Znaleźliśmy, słuchajcie, prawdziwy skarb, dosłownie. Ani trochę się tego tu nie spodziewałem. Ale mega mi się to podoba. Co to za dźwięki? Co to były za dźwięki? Wystraszyłem się fest. W ogóle jakieś te... Same cmentarzysko. Tu już nic chyba więcej nie ma. Tam jakaś stara moneta leży. Bardzo chętnie sobie ją zbiorę. Oj! No tak niebezpieczne to było, no ale dobra, ho. Grabarz. Czy pan grabarz ma dla nas coś ciekawego? Tylko ja sobie zapiszę jeszcze, wiecie, po zdobyciu tego jednak. Hey, panie grabarz. Jak tam życie? Jak życie? Kolejny dzień, kolejny trup i tak do usranej śmierci. Dosłownie. A jak praca? Jak ci idzie twoja praca? A co tu gadać, parę ruchów łopatą i porobione. Nieboszczyki przynajmniej leżą spokojnie.
Nie wiercą się, nie narzekają. No to prawda akurat. Byłoby jednak łatwiej, gdyby nie te cholerne hieny cmentarne. Hieny? Ano hieny. Przyłażą tu po zmroku i wykopują ciała. Jeden beliar wie, co później z nimi robią. Najgorsze jest to, że nawet dołów nie raczą zasypać z powrotem. Od dawna macie z nimi problem? Problemy były zawsze, ale ostatnio stają się cholernie nieznośni. Kościół myśli, że to robota kultystów. Ale jak dla mnie to bzdury wyssane z palca. Ciekawe. Po zmroku mówisz? Ciekawe, czy jakbym tu przyszedł po zmroku, czy faktycznie by... Lodowa strzała, wezmę chętnie. Ciekawe, czy jakbym tu przyszedł po zmroku, to czy faktycznie coś tutaj by się wydarzyło? To jest interesujące, trzeba przyznać. Niemcu tak wyje cały czas. Jakby tu co najmniej jakieś harpie latały nad nami. Kogo my tutaj mamy? Witaj, szefie. Engel. Coś tu można zabrać od niego? Chyba nie. Ale ma pulpit na książki, a ja bardzo chętnie sobie zdobędę 50 expa. I ma na plus 2. No proszę bardzo. Podoba mi się to. Choć many akurat nie używam, ale no nadal. Punkty trafień plus 5, czyli HP nam się zwiększyło. Pięknie. Pięknie, ładnie. Cześć, Tengral. To bardzo dziwne. Co takiego? Witaj, magu. Witaj, młodzieńcze. Przepraszam, zamyśliłem się. Przyszedłeś oddać hołd naszemu panu? A może chcesz wspomóc naszą biedną i skromną wspólnotę? Pohandlujmy. Pohandlujmy. Co pan tu masz ciekawego? On ma też te złote posążki. Ale nie jako złote, tylko jako posążki. Ciekawe. Czy on odkupuje, w sensie czy on odkupuje od niego i to tak idzie. A to jest wiedza magiczna. Błogosławiony kontynent. Jakieś gówna takie, dobra. Czyli nic ciekawego tu w sumie nie ma. Święta strzała, święty płomień, jakieś takie rzeczy. I od niego można kupić typowo... język ognistego jaszczura. I runa teleportacyjna. Do kapliczki Nosa w mieście Araxos. Czy Archolos. Araxos? Archolos. Mój mózg. Jedną runę teleportacyjną mamy, ale ona teleportuje nas tam. Pytanie, czy to nam się opłaca. Niewidzialny, daj znać. A tymczasem chciałbym dowiedzieć się coś więcej o waszym bóstwie. Chciałbym dowiedzieć się więcej o waszym bóstwie. Naszym bóstwie? Inos to najwspanialszy ze świętej trójcy. Przyjaciel i obrońca gatunku ludzkiego. Wszyscy jesteśmy mu winni hołd i modlitwę za umiłowanie naszego gatunku. No nie wiem. Ani Adanos, ani tym bardziej Beliar nie zasługują na naszą wdzięczność tak, jak Inos. Powinno być to dla ciebie oczywiste. Chyba nie jesteś zbyt religijny. No wiesz co? Jestem pokornym sługą Beliara? O kurwa, to by było grube fest. Jestem wyznawcą Adanosa, nie po drodze mi z bogami. Nie po drodze mi w sumie. Nie po drodze mi z bogami. Sam kontroluję swoje życie i boska interwencja nie jest mi do niczego potrzebna. Nie wiesz, o czym mówisz. Każdy człowiek potrzebuje nadziei i pomocy bogów. Bez nich nasze życie jest pozbawione elementarnych cnót, wartości, a nawet sensu. Nie zapominaj też, że to od nich otrzymaliśmy najwspanialszy możliwy dar. Magię. Nie ma lepszego dowodu potęgi i dobroci naszych bogów. Jesteś jeszcze młody. Wszystko przed tobą. Będę się modlił, by Inos obdarzył cię łaską wiary. Słuchaj, mógłbym je obdarzyć na przykład, nie wiem, jakimś dodatkowym życiem, albo pieniędzmi. A może mógłbym coś dla ciebie zrobić? Może mógłbym coś dla ciebie zrobić? Pomyślmy. Masz może dobry kontakt z rówieśnikami? Nie. Możesz powiedzieć wprost, do czego zmierzasz? Wielmożny Lord Hagen z Najświętszego Zakonu Paladynów przysłał nam dwójkę swoich rycerzy na Archolos. No. Jeden z nich to Kandak, światły wiekowy człowiek, zasłużony w boju jak nikt inny. Drugi to młody Runar. Nie wiem, jakim cudem został paladynem w tym wieku. Niech zgadnę. Syn bogatego szlachcica.
Cóż, z tego co mówił Kandak, jest synem kogoś z dworzan w Węgardzie, a przysłano go do nas w ramach kary. Nie wykonywał poleceń swojego przełożonego. Chcesz, bym dał mu nauczkę? Co? Nie, skąd? Choć młody i niedoświadczony, królewski paladyn zabiłby cię, nim zdążyłbyś dosięgnąć miecza. Runar od jakiegoś czasu poszukuje pewnej boskiej relikwii. Ma wręcz obsesję na jej punkcie. Tłumaczyłem mu, że nie ma na Archolos czegoś takiego, ale on jest święcie przekonany, że jej znalezienie to jego przeznaczenie. Może ty byłbyś w stanie przemówić mu do rozsądku. Prędzej posłucha kogoś w podobnym wieku niż starego wiekiem przełożonego. Te herezje szkodzą nam wszystkim, a nie chciałbym rujnować jego kariery, zanim się jeszcze dobrze nie zaczęła. Ale to ciekawe, jak mam to zrobić? Przekaż mu, że ta relikwia nie ma tak naprawdę żadnej mocy. Wtedy sam zrozumie, że był w błędzie i wróci do pożytecznych czynności. Mogę się zająć tą sprawą. Pytanie, czego mogę oczekiwać w zamian? Jeśli ci się powiedzie, hojnie cię wynagrodzę. Masz moje słowo. I błagam, załatw to szybko. Na samą myśl o jego fanatyzmie dostaję mdłości. Dobrze już. Gdzie go znajdę? Runar lubi ćwiczyć walkę przed naszą plebanią. Na pewno go poznasz. No już byłem, okradłem go. Czy mógłbym dołączyć do magów ognia? O, dość ciekawe w sumie. Czy mógłbym dołączyć do magów ognia? W zasadzie mógłbyś zostać nowicjuszem. O ile jesteś gotowy do opuszczania Archolos na zawsze. Dopiero co tu przybyłem i na razie nie chcę się nigdzie wybierać. Dlaczego musiałbym to zrobić? Magowie ognia szkolą swych następców jedynie w odpowiednich klasztorach. Najbliższy z nich znajduje się na wyspie Korinis, dość daleko stąd. Dobrze, nie w górniczej dolinie. To długa wyprawa, więc wątpię, byś podczas wojennej zawieruchy był w stanie dotrzeć tam samodzielnie. Za niecały rok sam będę musiał tam wyruszyć. Mógłbym cię wziąć ze sobą, o ile zdołasz zebrać odpowiednią sumę pieniędzy. Każde z nowicjuszy musi złożyć odpowiednio wysoką ofiarę. Ile ona wynosi? 1000 sztuk złota i 1 owca. To trochę powyżej moich możliwości. Poza tym nie mogę opuścić wyspy. Mój brat zaginął. Przykro mi to słyszeć. Chociaż w ciągu roku może wiele się wydarzyć. Przyjdź do mnie za parę miesięcy. Kto wie, może zmienisz zdanie. Ale jajca. Ogólnie. Znaczy, to jest taki klasyczny kurna... Takie klasyczne mafiozum. To znaczy, musisz złożyć ofiarę, wtedy dopiero będziesz mógł dołączyć do nas. Taki typowy mafijny sposób, można by rzec. No cóż, no jest jak jest. Ale tak, ten Kandak, czyli on jest też paladynem. Hej, ty. Przeklęci handlarze. Wszystko zamienią w zysk. Prawda. Żeby tak bezczelnie, pod samym kościołem, sprzedawać figurki naszego pana jedynego. Toż to skandal. No... I co? Co to za pancerz? Co to za pancerz? Skąd ty się urwałeś, chłopcze? Jestem królewskim paladynem. Kandak się zwę. Nigdy nie widziałeś żadnego z nas? Nie miałem okazji. Pochodzę z niewielkiej wysepki i jakoś nie byliście skorzy do jej odwiedzenia. Widocznie nie było takiej potrzeby. Jeśli masz coś do powiedzenia, to streszczaj się. Przeszkodziłeś mi w modłach. Ale to... Do czego ty się modliłeś, przepraszam? Do tego handlarza tam obok, bo marudziłeś na niego. Jak się mają sprawy? Jak się mają sprawy? Archolos wymaga jeszcze sporo pracy, jeśli chodzi o krzewienie wiary w Inosa. Ale nie ustanę w swych wysiłkach. No dobra. Nie podoba ci się? Nie podoba ci się Archolos? Gdyby wyspa mi się nie podobała, już dawno skoczyłbym z klifu. Niektóre miejsca są tutaj naprawdę urokliwe. Szczególnie Stare Miasto, które zbudowano w pięknym stylu. Ech, gdybym trafił tu w innych okolicznościach, pewnie potrafiłbym docenić piękno również innych części wyspy. W innych okolicznościach? Całe życie służyłem wiernie mojemu zakonowi. I oto co dostałem na stare lata. Norę, w której mam doczekać końca swych dni. Ale nie będę cię zadręczał moimi problemami. No dobra, no nie chcesz gadać, no to nie, no to trudno, gościu. Obywatelka, ale ja już z daleka widziałem, słuchajcie, skórzany Aha. Powinno, bo ja myślałem, że to skórzany mieszek, ale zostałem oskamowany chamsko.
ale zostałem chamsko skamowany. Ale dobra, idźmy sobie tutaj do naszego kolegi, którego już żeśmy opindolili ze wszystkiego. I trzeba z nim pogadać odnośnie tego artefaktu. Ale może sobie, wiecie, zapiszę za nim. Żeby nie było lipy, że coś głupiego powiem i później będzie problem, albo że wykryję, że go okradłem. Coś. O, tu jest. Runar, siemano. Hej. Podobno szukasz jakiegoś artefaktu. Podobno szukasz jakiegoś artefaktu. Ten Graal cię przysłał? Ten głupiec nie rozumie powagi mojego zadania. Co ci niby powiedział? Że mam zaprzestać swoich poszukiwań? Mam ci pomóc w tej świętej powinności. Mam ci pomóc w tej świętej powinności. Tak powiedział. Cudownie. Przyda mi się pomoc. Spokojnie. Pamiętaj, że ja też chcę coś na tym zyskać. Nie pozwolę ci zgarnąć całej chwały. Czego konkretnie poszukujesz? Powiedz, czego konkretnie poszukujesz. Artefaktu Inosa, oczywiście. Czegoś o wielkiej mocy. Czegoś, co sprawi, że będę niepokonany w boju. Przed kościołem stoi imponujący straganik. Dlaczego nie kupisz czegoś tutaj? To nie są prawdziwe artefakty. Zwykłe śmieci dla prostaczków. Nie mają żadnej mocy. Skąd pomysł, że może się to znajdować na Archolos? Błogosławiony mag ognia Vergilio przed wiekami dzięki mocy Inosa pomógł królestwu zdobyć wyspę. Musiał coś po sobie pozostawić i właśnie to chce znaleźć. Świetnie, ale to nie zmienia faktu, że nie wiemy, gdzie zacząć poszukiwania. Jest jeden trop. Oho! W mieście znajduje się handlarz, który twierdzi, że jest w posiadaniu boskich artefaktów. Niestety nie wiem, czym konkretnie dysponuje, bo na mój widok zawsze daje nogi za pas. Ta świnia na pewno coś ukrywa. Musisz się dowiedzieć, co. Gdzie znajdę tego cudownego kupca? Prowadzi sklep pod nazwą Złote Wrota. Znajduje się w tutejszych slumsach. Nie marnuj więcej czasu i ruszaj, przesłuchaj go, on na pewno coś wie. Tam, no, na pewno. Widzę, że tu zostawiliśmy eliksir many. No niestety nie widziałem tego wcześniej, a szkoda. No trudno, może jeszcze go odwiedzimy, może akurat zdąży uzupełnić swoją... raczej swój kufer. Mogłoby być miło w sumie. Gard, a kim pan Gard jest? Też nie jesteś stąd, prawda? Prawda. Skąd wiedziałeś? Skąd wiedziałeś? Natychmiast to po tobie widać. Ruszasz się inaczej, odcień skóry masz inny i jakoś tak inaczej po prostu ci z oczu patrzy. Tak się składa, że sam nie jestem stąd. Nazywam się Gard i pochodzę z Nordmaru. Przydałaby mi się pomoc kogoś, kto niekoniecznie jest stąd, a jednocześnie zna okolice. No potrzebujesz. Czego potrzebujesz? Też czujesz ten skwar? Dosłownie czuję się jak udziec z kretoszczura na patelni. Cała ta okolica suchnie. Wszędzie pełno ludzi. Muszę znaleźć jakieś spokojne i chłodne miejsce. Łaźnie chyba, nie? Masz jakiś pomysł, gdzie mógłbym się udać? Mam przy sobie mapę, mógłbyś mi je na niej wskazać. Oczywiście. Jeżeli mi się spodoba, to będę miał dla ciebie specjalną nagrodę. Nie no, łaźnie chyba. Skoro na Archolos jest ci tak źle, to czemu tu jesteś? O, może najpierw Skoro pogadajmy. Skoro na Archolos jest ci tak źle, to czemu tu jesteś? Wolałbym nie dzielić się tą historią. Powiedzmy, że postąpiłem lekkomyślnie i narobiłem sobie kilku wrogów w swojej ojczyźnie. Wywalili go. Miałem do wyboru śmierć albo małą wyprawę. Jak widzisz, wybrałem drugą opcję. Chociaż teraz zaczynam się zastanawiać, czy śmierć od topora nie byłaby lepsza niż ten upał. No, jest jak jest. Dobra, zastanówmy się. Zastanówmy się. Jedna z winic ma podziemny składzik wina. O, a może w ten sposób? Może ten sposób w sumie? Jedna z winnic ma podziemny składzik wina. Jest tam całkiem przyjemna temperatura, a sami mieszkańcy winnicy wydają się dość przyjaźni. Miałbyś miejsce do pracy i odpoczynku. Ja go przekonałem. Sam nie wiem, ale lepsze to niż siedzenie tutaj cały czas. Chętnie sprawdzę to miejsce. O, nice. Fajnie. Spoko, bo mu pomogliśmy takim sposobem, nie? To pytanie, co my od niego dostaniemy, jak już pójdziemy tam do tej winnicy. Czy faktycznie coś dostaniemy od niego, czy nas po prostu kopnie w dupę. No to różnie bywa. Bezdomni. Bezdomni to pewnie tu nic nie znajdę, nie?
Raczej lipa, no dobra. Zejdźmy sobie w dół. No powolutku, powolutku poznajemy to miasto, ale umówmy się, no... Jeszcze dużo przed nami. Złote wrota! O, a propos. Witaj, panie Hag. Witam klienta. Przyszedłeś zobaczyć najświętsze relikwie? Tylko uważaj, to potężne, magiczne przedmioty. Mam tutaj nawet łzy Adanosa. Wystarczy jedna kropla dodana do napoju, a każda kobieta w mgnieniu oka pokocha cię do końca swych dni. A może szukasz bogactwa? Jeśli tak, to proszę, oto korona Adanosa. Włóż ją, a bogactwo samo do ciebie przyjdzie. Wyglądasz na niewzruszonego. W takim razie przyjrzyj się szeptowi Beliara. Tylko ostrożnie. Jeśli otworzysz buteleczkę, zapach doprowadzi twoich wrogów do szaleństwa. Jeśli zaś z ciebie koneser broni, to mam tu oddech śmierci. Miecz samego Boga Ciemności. Do tego jeszcze kostur Adanosa, płonące ostrze zagłady, zbroja chaosu. Wiecie co? Mam takie wrażenie, że on jest po prostu skamerem. Twoje relikwie wyglądają tanio. Bo szukam czegoś związanego z Innosem. Widzę żarliwy wyznawca najwspanialszego z bogów. Daj mi sekundę, gdzie ja to miałem? O, jest. Wspaniały kamień zwany... Okiem Innosa. Okiem Innosa? A co owe oko robi? Oko? No, widzi. Znaczy się, widzi przeszłość i przyszłość. Dzięki czemu można uniknąć licznych zagrożeń. Wymaga to jednak modlitwy i skupienia. Wiesz co? Skończ z tą farsą. Sprzedajesz bezużyteczne przedmioty i liczysz, że jakiś idiota da się nabrać na ich boskość? Ależ młodzieńcze, prawdę mówię. Musisz tylko przetestować jeden z moich artefaktów, a od razu zmienisz zdanie. Dosyć. Jeśli nie chcesz, żeby magowie zarówno kręgu wody, jak i ognia zainteresowali się bliżej twoją działalnością gospodarczą, to pomożesz mi w jednej sprawie. Spokojnie, spokojnie. Po co od razu zawracać głowę magom? Przecież to bardzo zajęci ludzie. Jak mogę ci pomóc? No właśnie. Pewien paladyn jest przekonany, że któryś z twoich artefaktów uczyni go niepokonanym w boju. Mówisz o tym szalonym wypierdku? O bogowie! Gonił mnie jak sam Beliar ze 20 razy. Muszę się dowiedzieć, czy twoje oko Innosa cokolwiek potrafi. Tylko coś naprawdę wyjątkowego byłoby w stanie zrobić na nim wrażenie. Fakt, paladini są bardzo wybredni. Tu potrzeba magicznego rytuału. Dobra, zamieniam się w słuch. Plan jest bardzo prosty. Przyjdziesz z nim o północy pod kapliczkę Innosa, zaraz za wschodnią bramą. Aby moc oka się uaktywniła, trzeba przeprowadzić specjalny rytuał ognia, do którego konieczna jest obecność prawdziwego paladyna. Nie brzmi to zbyt zachęcająco. Ty chcesz się pozbyć problemu z paladynem wariatem? Ja chcę zachować interes, więc nasze cele są spójne. Poza tym, naprawdę myślisz, że byłbym w stanie zrobić krzywdę paladynowi? Daj mi czas na organizację tego. Moi ludzie zrobią dla ciebie takie widowisko, którego ty ani ten twój paladyn nie zapomnicie do końca życia. Aha. Przyprowadź go, powiedzmy, po północy. Pod kapliczkę Innosa, za wschodnią bramą. Tam mi będzie najłatwiej wszystko zorganizować. Dobra, niech ci będzie, przyprowadzę go. No to już chyba wiemy, co tu się stanie, co? Imponująca oferta, ale te wszystkie twoje relikwie, jak je nazywasz, wyglądają tanio. To dla niepoznaki. Mądrzy bogowie umieścili cząstki swych mocy w przedmiotach prostych, by ludzie zachłanni nie położyli na nich swoich niegodnych rąk. Oczywiście nie mnie oceniać boską przezorność. Pohandlujmy. A, mogę sobie kupić od niego to. No nie, nic z tego. Mimo, że niektóre te miecze wyglądają spoko, to podejrzewam, że są gówno warte. I dosłownie i w przenośni. Tak podejrzewam. Coś tutaj na dole może jest ciekawego? To jest jego chata? Nie, to jest chata kogoś innego, poczekajcie. To jest chata kogoś innego.
Lewo, 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 prawo, prawo. Lewo, 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 prawo, lewo. Mleko i piwo. Dobra, bez sensu. Zmarnowałem tylko wytrych na to gówno. Inaczej się tego nie dał. O, szybce. Wezmę sobie. Mogę ten chleb i ser też stąd wziąć. No to powiedzmy, że mi się ten wytrych zwrócił. Czego ty tam szukałeś? I niczego, hak, luźno. Kurwa. Przypala albo wcale. No dobra, no ale słuchajcie tak. Według mnie to ta wyprawa z tym ziomkiem skończy się śmiercią i naszą, i tego paladyna, albo tego Haga i jego znajomych. To jest jedno z dwóch. Możliwości są dwie generalnie. 50-56. Natomiast to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.